znajdujemy się obecnie na siedzibie oddziału firmy Royal Star w Krośnie. I mamy tutaj do zaprezentowania samolot Storch po rekonstrukcji. Czyli kompletnej. Firma Royal Star tak. Zajmuje się odbudową... Odbudową starych samolotów. Starych samolotów. Przedstawiam Wam Pawła Zawiszę, który... Kim jesteś w tej firmie? Tutaj jestem kierownikiem zarządzającym oddziałem w Krośnie. Rozumiem, że Twoje przygotowanie mechaniczne tutaj zadecydowało, tak? Doświadczenie w granicy. 24 lat w lotnictwie. To teraz powiedz nam, co to jest za samolot? To jest samolot Morane Saulnier. To jest replika, czy można powiedzieć, późniejsza konstrukcja Storcha, wersja francuska. To znaczy rozumiem, że Storch jako konstrukcja niemiecka był tam kopiowany? Storch czy... był produkowany w różnych krajach. Francuzi na licencji produkowali, niemieckiej. Tak, dokładnie. Francuzi był też produkowany w Czechach. Próbowali kopiować Rosjanie, ale nie udało się im to. To chyba zaczęło się od tego, zostało to że... zatrzymane. To chyba zaczęło się od tego, że jeden samolot został Stalinowi podarowany chyba. I oni tak, się dokładnie. I potem Antonow coś kombinował chyba z tym. Jakowlew. Tak. Okej. Okay. A powiedz mi, w jakich latach te samoloty były produkowane? Samoloty produkowane od 1935 roku. I później już lata 60. Francja jeszcze. Jeszcze w latach 60. W granicach 2000 egzemplarzy. 2000 w sumie. A skąd ten konkretny się wziął tutaj? Ten egzemplarz został sprowadzony przez klienta ze Szwajcarii celem odrestaurowania. Mieliśmy 9 egzemplarzy. 9 do odrestaurowania, tutaj. Dokładnie. Czyli zanim ten trafił, to mieliście już doświadczenie z poprzednimi Storchami? Tak. Na różnych wersjach silnikowych, bo były też współczesne. Ten jest na oryginalnym silniku Argus AS-10. Argus. Argus ośmiocylindrowy w układzie V. Ośmiocylindrowy tak. W układzie V i z tego co widzę to jest V odwrócone nie dokładnie. Tak jak w samochodach czy w motocyklach, że cylindry są widlaste do góry, tylko odwrócone. Tak. Mhm. A z czego to wynika? Tak właśnie, że są ustawione. Dlaczego ten silnik jest tak do góry nogami? Konstrukcja. Konstruktor, po prostu tak ma być. Dokładnie. Mhm. I powiedz, jaki jest zakres prac, który wykonaliście przy tym samolocie? Bo on z tego, co mówisz, jest gotowy. On jest po prostu tak. Mógłby stąd odlecieć, gdyby trzeba było. No wykonana została całkowita naprawa. Mechaniczna? Dokładnie zdemontowany, też? Tak. Uh-huh. Z wyłączeniem silnika, śmigła, bo te silniki, śmigło zostały, śmigło jest dostarczone nowe. Silnik był wykonywany naprawa w innej firmie i też dostarczony, a myśmy robili cały płatowiec. Płatowiec, czyli poszycie, i później wszystko dokładnie. Skrzydła. Konstrukcja, mhm. Później montaż silnika, montaż śmigła, próby, wymiana przyrządów, bo tutaj dużo przyrządów jest zrobionych już na odwzorowanie oryginalnych, mhm. Ale są to nowe przyrządy. Jego nazwa to jest bocian, bo on w tej chwili, znaczy tłumaczenie nazwy Storch. Czy Storch tak. Na polski to jest bocian. On w tej chwili ma zdjęte golenie, tak. Bo gdyby stał na swoim podwozie oryginalnym, to byłby bardzo wysoki. No wysokość w granicach 3,6 metra. Do wierzchołku, tak. Mhm. A powiedz mi coś o jego parametrach, nie wiem jak to się mówi, jakby to był motocykl, to by powiedział jezdnych. Co na nim można zrobić, do czego służył i jakie jest jego przeznaczenie oryginalnie? Samolot był jako rozpoznawczy mhm. Dla wojska. Z czasów jeszcze na II wojnę światową to jako rozpoznawczy, a też miał różne, można powiedzieć, wyposażenie, bo była też wersja sanitarna, była wersja, która miała zabudowany karabin i strzelca pokładowego, także
I wtedy w którym miejscu był ten karabin? Ta kopułka chyba, tak? No w górnej części tutaj. Czyli oszklenia, tutaj, tak. Tutaj było. A iluosobowy to jest samolot? Jak to wygląda, jeśli chodzi o praktyczne wykorzystanie go do przewozu ludzi? Ten egzemplarz jest zbudowany na trzyosobowe. Jest tutaj dodatkowo dołożony jeden fotel, który przewidywała dokumentacja. Jest trzyosobowy, były dwuosobowy, były z jednym sterem, czyli powiedzmy pilotaż tylko i wyłącznie z przedniej kabiny w większości. Ten egzemplarz ma dołożony drugi układ sterowania, żeby można było szkolić. A to, wiesz co, dla mnie to jest zaskakujące trochę, szkoli się na zabytkowych samolotach? Też. Też? I kto go oblatywał tutaj w Krośnie? No, trzeba mieć jakieś specjalne uprawnienia, tak? Pilota doświadczalnego. Pilota doświadczalnego. A jakie parametry, ja może głupio gadam, bo się nie znam na lotnictwie, ale jakie parametry lotu on ma? Czyli to, co można powiedzieć o jego, nie wiem, maksymalnym pułapie, czy prędkości maksymalnej, czy minimalnej, czy o takich rzeczach, o których ja nie mam pojęcia. Maksymalny pułap tutaj ogranicza silnik tłokowy, bez doładowania. Więc tutaj dużej wysokości nie osiągniemy. W granicach 3000. 3000? Prawdopodobnie, tak. Prędkość maksymalna, jak dla tego egzemplarza, to tutaj też jest w granicach 160-180 km. Instrukcje zawierają informacje o prędkościach do 200-250. A to z innymi zależnie jest, tak? Dokładnie, zależnie tam, bo tutaj było kilka rodzajów silników. Bo na początku Argus, czyli ten, taki jak tutaj, później były silniki też gwiazdowe. 7-900-cylindrowe. A nowe silniki, nowe ostatnie egzemplarze też, przebudowywane już amatorsko też, posiadają silniki typu Lycoming. Współczesne. A ile jest storchów zachowanych w tej chwili? Nie mam informacji. Nie wiesz? Nie. A to chyba nie jest duża liczba. Nie. Kilkadziesiąt prawdopodobnie będzie w różnych miejscach. W różnym stanie technicznym. Wiesz, jak powiedziałeś o maksymalnym pułapie w granicach 3000 metrów, to zacząłem się zastanawiać nad tą historią. No ten silnik nie ma turbo do ładowania, także tutaj też nie. Zacząłem się zastanawiać nad tą historią ratowania chyba 12 rozbitków z Dakoty, która... Na lodowcu Gauli. Na lodowcu Walpach Gauli. W Alpach Berneńskich. Tak, w Alpach Berneńskich w Oberlandzie, zgadza się. Akurat trochę znam tamten rejon i jak zacząłem się przygotowywać do rozmowy z Tobą i poczytałem o tym lodowcu, no to obejrzałem sobie mapę, gdzie to wydarzenie miało miejsce. No to tam nie byłem, ale w okolicy po Oberlandzie chodziłem, po Alpach Berneńskich właśnie tam, w tamtym rejonie. Także było to dla mnie jakoś bardziej do wyobrażenia, w jak trudnym terenie ten samolot lądował. No i tam... duża pokrywa śnieżna, bo ten samolot, który tam lądował, był wyposażony w narty. Jest gdzieś film nawet, można zobaczyć, jakby ktoś chciał. Wprawdzie on nie jest takim wiernym dokumentem, bo to jest bardziej takie wyrywki z wydarzeń, które tam miały miejsce, ale widać te narty, widać. I to nawet w pewnym momencie widziałem, że te narty jak gdyby częściowo zostały na dole, tak jakby były, on miał narty na podwoziu, ale jakieś miał drugie dołożone, na których startował prawdopodobnie... Nie, tam jest układ taki, że narty są... Można je sterować z pozycji tutaj z kabiny i są one odwracane. A, okej. Okay. Tak. Czyli to, co mi się wydawało, tak, że narta została, ona się dokładnie po prostu złożyła. Nie, narty są składane do wewnętrznej części. Rozumiem. Pomiędzy goleniami, dlatego żeby umożliwić później lądowanie na trawiastym lotnisku gdzieś. Dziadek, pytaj. Chęć kopiowania przez różne kraje to wynika z tego, że ta konstrukcja była taka super i nie było w tamtym czasie takich porównywalnych sprzętów? Myślę, że tak.
A dalsza część pytania, czemu był tak trudny do skopiowania? Czy takie technologie były niedostępne i nowoczesne tutaj zastosowane? Nie, to raczej dostęp do dokumentacji. Do dokumentacji. A można było wierną kopię zrobić w odniesieniu do tych ogromnych patentów i tak dalej w tamtych czasach, czy? Nie mam takiej informacji. A powiedz, bo powiedziałeś o pułapie, a jeszcze wcześniej jak rozmawialiśmy, to ciekawe są te jego droga startu i tak. Lądowania, czy są jakieś takie właśnie... Jest duża powierzchnia nośna, więc tutaj start i lądowanie to jest w granicach 20-30 metrów. Trudno sobie to wyobrazić. 20-30 metrów drogi to z małego podwórka by mógł wystartować. Niesamowite. Pojemność zbiorników też, bo tutaj duży zasięg jest, bo 370 litrów. W czterech zbiornikach. Mhm. Plus jeszcze można do tego dołożyć zbiornik pod kadłubem. Aha, słuchaj, podejdźmy do silnika, bo wcześniej mówiłeś o tym, w jaki sposób ten silnik jest skonstruowany, o iskrownikach, o kolektorze ssącym. To są bardzo ciekawe rzeczy, bo to jest konstrukcja archaiczna dosyć, jak, chyba jak na samoloty, prawda? Nie. Nie? Czyli silnik z lat 30. dalej byłby silnikiem, można go uznać za nowoczesny w miarę? No, nowoczesny może nie, ale kwestia wymiany jakichś materiałów, czy bardziej po prostu dopracowanie konstrukcji tutaj niewiele. Mhm. No to jest te V8, które... Słuchaj, powiedz mi tak, kiedyś widziałem silniki te gwiazdowe w Antonowach, tam rozmawiałem z jakimś mechanikiem, który mówił, że trzeba świece wykręcać, żeby olej wpływać, tak? Tak, bo jeżeli jest, tutaj chodzi o układ olejowy, w silniku gwiazdowym olej spływa na najniższe cylindry. Tutaj jest kwestia, na najniżej położone, nie? Jest kwestia taka jak uderzenie, później uderzenie hydrauliczne. Tłoka w... Dokładnie. Tam. Jest zmniejszona komora sprężania przez olej, czy trzeba wylać go. A na jakim oleju on pracuje? Ten obecnie... Shell 100. Shell 100? Tak. Shell 100, to chyba bardzo gęsty olej jest, tak? Bardzo gęsty. Monograde. Podwójne świece? Tak. Podwójny układ zaponowy, jak w każdym silniku lotniczym. Czytałem, że te samoloty, które w czasie wojny latały, ich czas użyteczności bojowej, jakoś tak to było nazwane, był średnio 10-krotnie większy niż samolotów myśliwskich z tamtych lat, niemieckich. Wiesz dlaczego? Że po prostu były nie do zestrzelenia i że bardzo długo latały, że ciężko je po prostu wracały zazwyczaj z tych wszystkich swoich akcji rozpoznawczych i 10-krotnie dłużej żyły niż myśliwcy. Na tym silniku mamy 600 godzin resursu. 600 godzin? Tak. 600 godzin, co 200 godzin jest jakiś taki drobny remont. To też się wiąże z demontażem cylindrów, usunięciem nagarów. I można kolejne 200 godzin. No, powiem ci, że robi wrażenie na mnie takie coś. Gdybym był bardzo bogaty, to chciałbym mieć samolot. Zabytkowy. Polecam. Nie, już nie zdążę w tym. Dużo firm w Polsce ma takie uprawnienia, żeby coś takiego odrestaurować? To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o uprawnienia na odrestaurowanie zabytkowych samolotów, czegoś takiego nie ma. No ale właściciel sobie jakiś audyt przeprowadził, że po prostu wy już macie swoją markę i renomę. Mamy, taką, że... mamy, bo mamy certyfikację, mamy też stację obsługową, gdzie naprawia się silniki lotnicze, silniki, śmigła, samoloty też współczesne typu Cessna, Piper. I wcześniejsze doświadczenie z poprzednich konstrukcji. W tym zamówień, że tutaj się czeka jakoś
No jest to czasowo, jest to wydłużone z tego względu, że no sam remont takiego samolotu to jest w granicach 2-3 lat. Ile osób pracuje przy takim remoncie? Różnie, no tutaj w granicach 5-6 osób. Zależnie od wielkości konstrukcji. To jest poszycie płócienne? Tak, to jest płótno syntetyczne już. I jest jedna osoba na końcu, która wszystko parafuje, zatwierdza i odpowiada? Dokładnie. Pan? Tak. A skrzydła też są płótnem poszyte? Tak, większość. Tam jest dużo już pokrycia blachą na zbiornikach, końcówki skrzydeł, ale też jest duża część pokrycia płótna. Klapy, lotki. Taki zabytkowy sprzęt jest wyposażony w jakieś współczesne urządzenia wymagane? Nie. Nie może, nie, czyli nie. To, co jest w środku... To już to, co w środku jest, to jest wystarczające do takich lotów. Aha. Nie można go dopuścić do lotów bez widoczności nocnej, jakiejś bardziej... Aha, czyli ma ograniczenia... No, ale ma też, no ma tutaj w tym egzemplarzu już są takie przyrządy jak radio, z aktualnymi, można powiedzieć, danymi, separacje częstotliwości, także to już jest aktualne. Transponder to klientom w najbliższym czasie, a dalsze losy to trudno mi. Ale to będzie wtedy na jakiejś wystawie stałej, czy będzie raczej używany? Tutaj nie mam danych takich, co będzie z tym samolotem, czy to będzie wystawa, czy raczej przewidziany do latania, bo wyposażony w układ dwuster, więc... Ma latać, Więc ma latać, raczej jest do latania. A takie te bieżące obsługi to już sobie tam na miejscu zrobił. A jak długo taki silnik może pozostawać w samolocie bez remontu? W sensie ile tam jest, czy jest jakiś limit godzin, kilometrów, jak to jest? Aktualnie w silnikach, w tych współczesnych, są limity kalendarzowe. To już zależnie od producenta. Tak. Tutaj ocena tego. A tutaj ocena według stanu technicznego, coś takiego. Ale też to wymaga konserwacji, bo taki silnik musi być na bieżąco zakonserwowany, przeglądany. No tak, ale warunkuje to jakiś jednak przebieg, tak? Bo jak będzie stał 5 lat, no to nie trzeba będzie go raczej wyciągać z tego, a jak już zrobi ileś tam, przepracuje w powietrzu. No ale to też... No tutaj dużo też elementy gumowe, nie? Jak się starzają jakby bez użytku. Ograniczona żywotność. No tak, przy temperaturze jeszcze takiej. Przewodów paliwowych, olejowych. To tutaj, już może, tutaj, to tutaj już może, proszę. Nie odpalacie go tutaj. Aktualnie on już jest zakonserwowany do transportu, więc. Zaplombowany. Więc tak, nie. Mam filmiki, mam. Nie bym posłuchał. Jaką funkcję pełni ten rowerowy łańcuch tam w środku? Łańcuch ten jest do wypuszczania i chowania klap. Jeden, a jeszcze jest drugi. Z drugiej strony, tak? Jeden, tak. Jeszcze jest drugi wewnątrz do sterowania kątem zaklinowania statecznika poziomego, plus minus 3,5 stopnia. Silnik zamocowany bez żadnej amortyzacji. Bez żadnej amortyzacji, na sztywno? Na sztywno. I dokumentację dajecie na takie te newralgiczne właśnie jakieś tam te przeguby, te tu kute czy coś, to wymaga, czy niekoniecznie? To jest przeglądane według stanu i jeżeli wymaga naprawy, tak. Jeżeli nie. Badania jakieś nieniszczące. Badania nieniszczące, tak. Magnetyczne. Oczywiście przy zdarza się też. Uprawnione jakieś. Tak, tak to już musi być uprawnienie drugiego, trzeciego stopnia. Badania nieniszczące też, no. Radiografia. Przepraszam, macie w planach następny jakiś ciekawy samolot? Obecnie planujemy budowę samolotu z zestawu.
i budowę. Tak. I co to będzie? RV10. Nic mi to nie mówi. Dolny opłat czteromiejscowy. Mhm. Konstrukcja z zestawu. Ale to jest współczesne coś? Współczesne, tak. Mhm. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, że mogliśmy tu wejść. Arturowi też, twojemu bratu, od którego się to zaczęło. I mam taką propozycję, bo my jedziemy jutro do Cisnej na zlot motocyklowy. Mam nadzieję, że wrócimy eleganccy cali z powrotem w sobotę. Wracamy w sobotę. Jakbyście mogli przyjść w sobotę do nas wieczorem, Artur wie gdzie, zapraszamy. Zobaczysz motocykle, które przywieźli chłopaki. On przyjechał dzisiaj z brzegu 400 km na Harley'u z 29 roku, także fajna rzecz. Ja też tam mam trochę złomu. Marcin przywiózł Harley'a z wojny. Dziadek, nie wiem co przywiózł. Ja kolekcjonerską Yamahę 40-letnią. Także zapraszam, posiedzimy chwilę, pogadamy, będę mógł jakoś tam się delikatnie zrewanżować. A czy pilot... Jest szansa? Zobaczymy jak czasowo będzie. Dobra, w każdym razie my tu przyjedziemy po południu, wieczorem macie chodzić, będziemy sobie siedzieć tam, wiesz, muzyki słuchać i... Jaki jest jeszcze, zapytamy, limit procentowy dla prowadzącego, dla pilota? W sensie alkoholowy. Zero. Motocyklami różnie jeżdżą, ale... nie? No, się pytam, zero. Pan wie. Nie da się zero. Zero? Zero. Dziadostwo, nie? To nie kupujemy, panowie. No, nie, to rezygnujemy. Paweł, dziękuję ci. Mam nadzieję, że jutro do nas dotrzecie. Artur, dzięki również za załatwienie sprawy. Dziękujemy. Bardzo interesujące to było. Coś nowego się dowiedzieć. Dzięki. No, wyjątkowe miejsce w ogóle. Dla mnie to szok.